Proszę Państwa, od kilku dni radość w Szczecinie. Kończy się koszmar stoczni szczecińskiej. Poszczególne składniki tej stoczni są sprzedawane. Część tego pójdzie na złom, część może sprzedać się do Korei albo gdzieś tam. Część kupią inne fabryki tego sprzętu. Być może, proszę Państwa, niedługo po nadbrzeżu będzie można spacerować. Może powstaną tam tysiące knajpek, gdzie znajdzie zatrudnienie znacznie więcej ludzi niż w samej stoczni. Skończy się koszmar tego zakładu pracy, który dymił, prawda, który robił hałas i zatruwał życie Szczecina. Proszę Państwa, to wszystko jest radosna wiadomość, że wreszcie będzie koniec stoczni szczecińskiej. Mam nadzieję, że niedługo również gdańskie i gdyńskie. Może jedna ocaleje, może jedna do Bałtyku jest potrzebna, ja nie wiem. Natomiast powiedzmy sobie jedną rzecz. Ja to postulowałem 25 lat temu. Nie tylko ja, przy świętej pamięci Stefan Kisielewski, Stanisław Michalkiewicz. Wszyscy mówiliśmy już 25 lat temu, nie Kongres Liberalno-Demokratyczny, bo oni wtedy bronili stoczni. Myśmy i trzeba to było zrobić. To można było zrobić 25 lat temu. Od 25 lat całe pokolenie Szczecinian mogłoby już sobie żyć w mieście niezapchanym przez ten zakład pracy. Ale to Szczecin. Teraz Polska dołożyła do tej stoczni w Szczecinie znacznie więcej niż wniosły wszystkie dotacje z Unii Europejskiej. I z tego zdajmy sobie sprawę. Z tego, że nie zrobiliśmy tego 25 lat temu.